Siemano widzowie! Kolejny raz Among Us. Ale mi się zrymowało, dobra, nieważne, gramy widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kto to tam coś powiedział? Nie zrozumiałem, ale chyba Dawid coś strollował, nieważne, w każdym razie słuchajcie, napełniamy sobie oczywiście nasz bug, oczywiście dzisiaj znowu w sympatycznym składzie, zagramy sobie w Among Us, zobaczymy co się uda tutaj ugrać. No ja co prawda, że tak powiem, nie jestem impostorem, ale postaram się dać z siebie wszystko tak, żeby odgadnąć, kto tak naprawdę tym impostorem jest. Tu jest Jagieł, Jagiełowi ja ufam, nawet jakby był impostorem, będę mu ufać, nie? Najwyżej się przejadę, ale po prostu to będzie taka osoba w dzisiejszym odcinku, której zaufam bezgranicznie i najwyżej po prostu się na tym przejadę, wiecie o co chodzi, nie? Ale będę mu ufać. Dobra, robimy tu, robimy tu, robimy tu i robimy tak kabelki, dobra. Robimy sobie na szybko kartę, łyp i dobra, mamy kartę zrobioną, świetnie. Dobra, wybiegamy stąd, jest Jagieł, dobra, ale my tutaj nie chcemy siedzieć, wybiegamy stąd i lecimy do Shieldsów. Dobra, no wszystko idzie póki co w miarę sprawnie, nikt mnie nie zabił, więc jest dobrze. Co my tu jeszcze mamy? W nawigacji, weaponsy i upper engine. No i tak naprawdę koniec. Nie obchodzi mnie to, że jest ciemno. Ja lecę, bo ja mam daleko do tego, żeby włączać to wszystko. A jest szansa na to, że skończymy w sumie taskami, ponieważ mi idą te taski wybitnie szybko. Proszę, żebym ja zdążył to zrobić jeszcze zanim tu się, że tak powiem. Dobra, jest git. Został mi ostatni task? Ej, naprawdę? Ja taki szybki tutaj speedrun zrobiłem. Dlaczego tak mało tasków jest? Co, inni nie robią tych tasków? Co jest grane? Dobra, idziemy do upper engine'a. Tutaj, schodzimy niżej, jesteśmy tu. Aha, bo to jest long task, będę musiał znowu iść po paliwo. Okej. Dobra, lecimy po paliwo znowu, dobra. Tutaj nic nie widzę, wydaje mi się, że impostorem jest ktoś, kto totalnie nie potrafi być tym impostorem. Dobra, odpalili sabotaż, dobra. Zróbmy to w takim razie. Oho, czemu Antek nie poszedł tego naprawić? Czemu Antek nie poszedł tego naprawić? Co jest z nim tak? Dobra, lecę szybko naprawić. Zostało nam 15 sekund, więc git. Dobra, 9, 6, 1, 5, 7. Dobra, jestem czysty, Yeti i Antek mogą mnie potwierdzić, aczkolwiek Antek miał podejrzany, o! Co się stało? Oj, Pawełek! Paweł! No co? Tak szybko, że już jakby, że już takie są osądy od razu na start? No właśnie, ja nie rozumiem. Paweł, uciekałeś od ciała bardzo bezczelnie. Jagieł, ale to jest self-report. Ja widzę! Ale... Nie, Jagieł był na kamerach, a ja byłem z Tostem i z Antkiem teraz przy O2, to dobra, był Balion. Dobra, ale czekajcie, powiedzcie mi bardzo ważną rzecz, gdzie jest ciało? No dobra, inaczej. Gdzie jest ciało, Jagieł? Jest w kafeterii, na wejściu w prawą stronę, nie wiem co tam jest, ale już wam powiem co tam jest. Masz mapę w prawym górnym. Przed weaponsami, przed weaponsami okej. Okej. Paweł zbiegał z weaponsów w dół. Nie, ja jestem w elektryce. Powiem tak, jak było O2 i trzeba było naprawić, no to Antek zbiegał na dół do Shieldsów i biegł koło komunikacji, tam go minąłem. I było dla mnie dziwne, dlaczego pobiegł w tą stronę, a nie pobiegł do O2, skoro jest tam sabotaż. Bo ja myślałem, że to trzeba zmienić, co to zmienić. Dobra, Antek, zapomniałem, że ty pewnie pierwszy raz tą grę grasz. Dobra, a teraz druga sprawa, gdy byłem w O2, od góry wbiegł do O2 Yeti. Więc skoro tam było ciało, to tu bym w tą stronę szedł, aczkolwiek jeżeli widzieliście Pawła, który zabijał, no to jest... Ale czemu oni już na mnie głosują? Na Pawła, tylko jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz. Paweł chodził cały czas z Dave'em. Na kamerach obserwowałem to i cały czas chodzili razem i chodziliście tam w trójkę. Jeszcze ktoś z nimi chodził, ale oni zostali właśnie w dwójkę i teraz doszło do zabójstwa. A gdzie ty minąłeś Pawła, że myślisz, że on mógł zabić przy tych weaponsach? No schodził w kafeterii, go miałem. Odchodził jakby od ciała, nie? Okej. Ja jestem osądzany, a tu nie ma dowodów zbitych. Dobra. Pa impostorze! Żegnamy. S. Ej. S. Ej. No, lekko. Druga gierka widzowie, pierwsza poszła wybitnie, znowu crewmate, ale tamta została rozegrana fajnie. Fajnie, że zaufałem Jagiełowi, ponieważ okazało się, że był czysty i że wspólnie tutaj, że tak powiem, złapaliśmy impostora, było to, że tak powiem, proste. Ja jeszcze podejrzewałem trochę Yetiego, no ale na kurczę, na Yetiego nie było takich mocnych dowodów, jak miał Jagieł na Dawida, znaczy na, jak miał Jagieł na Paliona. Dobra, tam jest do naprawienia to, Jagieł był w adminie, czyli powinien to tam naprawić. Jeżeli przegramy przez nienaprawienie tego, znaczy, że... O dobra, tam już naprawię, czyli on tam był. Tutaj jest Palionowy i Antek, dobra, git. Dobra, zróbmy sobie tu nawigację, jak już tutaj jesteśmy. Robimy downloada, okej.
Dobra, dobra. Moje podejrzenia na tą rundę, kto jest impostorem, wydaje mi się, że w tej rundzie nie powinienem ufać Jagiełowi. Wydaje mi się, że Jagieł może być lekki sus, z tego powodu, że krótko mówiąc, dlaczego ja tak myślę? Wbiliśmy do admina i wybiegam stamtąd, włączył się od razu sabotaż, który ma też związek z adminem i po prostu wydaje mi się, że on mógł tak zareagować. Znając go prywatnie, czuję, że mógł tak zareagować, że po prostu odpalił sabotaż po tym, jak wybiegłem z admina, myśląc, że po prostu on pójdzie to naprawić i ja będę go miał za osobę czystą. Mógł tak pomyśleć, aczkolwiek to jest taka intryga już tutaj, że wydaje mi się, że mogę za bardzo, że tak powiem, przedobrzyć. Dobra, tutaj jest Jagieł. O nie, co to jest za task? Pyk. O nie! Pyk. 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 Dobra, mamy zrobione, dobra. Robimy kabelki. Pyk. 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 Pyk, dobra. I robimy to, czyli podciągnięcie shieldsów, chyba nie wiem co to tam jest, ale w shieldsach musimy teraz coś pójść zrobić i tutaj w storage'u. Tu są w storage'u kabelki, więc zobaczmy w storage'u te kabelki, zróbmy. Jest palionowy, który nie zabił mnie, więc by mógł być czysty. Ja zrobiłem sobie kabelki, ja też go nie zabiłem, czyli możemy być dla siebie, że tak powiem, takim alibi tak zwanym. Dobra. Zostało mi już tylko upper engine. I to pewnie, jeszcze kafeteria mi została, to załatwię sobie tą kafeterię. Kogo ja minąłem tutaj? Nie widziałem, kogo minąłem, a kogoś minąłem. I nie wiem, kto to był właśnie niestety. Ale dobra, pójdźmy sobie tutaj. Okej, okay, robimy sobie znowu kabelki. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, i lecimy do upper engine'a, ponieważ tutaj również coś może być. Zobaczmy sobie szybko tylko medbaya. Nic tutaj nie ma. Okej, okay, jest ciało. Jagieł ma nosa do tych ciał. Niesamowitego. No, coś tutaj powiem, no nieciekawie Jagieł, nie? Gdzie jest ciało? Nie było ciało. Dobra, moment. Najpierw to powiedzcie, gdzie byliście. A co? Navigation. A kto jest przed navigation? Kto jest na górnym reaktorze? Ja jestem. Antek? Dobra. Ogólnie ciało leży na kamerach, ktoś był. Okay. Ja robiłem sobie wtedy, to się nazywa chyba Simon Movie, takie klikanie. No i chciałem wejść na kamery, no i ciało leży. No podejrzewam, że jakiś vent kill. No ale nie mam żadnych podejrzeń, także... Ja mogę tylko chyba wykluczyć Lolo, bo siedzieliśmy razem w adminie. Ja mogę wykluczyć Tosta. Ja też. O, jak dobrze, a czemu Tosta? A moim zdaniem Paweł jest trochę podejrzany, nie? Ale co ty podejrzewał wszystko, człowieku? Nie no, ja powiem wam tak, ja dobrze, że zostałem wyczyszczony, bo jestem czysty i tyle chciałem powiedzieć. Dobra, moim zdaniem trzeba uważać na Antka, bo Antek był na górnym reaktorze. Dobra, nie, no zgubimy, tak? Antek, i miejcie oko na Pawła, bo Antek, coś wali. Antek sus, moim zdaniem. No, nie, Dave, chyba będziesz mi całą grę podejrzewał. Nie, to nieprawda, po prostu mnie śledzisz. Jeżeli w następnej rundzie nie będziemy mieli jasnej sytuacji, wyrzucamy Pawła, dobra? Dzięki. Git. No dobra, widzowie. Jeden impostor został, ja lecę sobie szybko do upper engine, bo mi, że tak powiem, taski zostały. Ja mam taki dobry hud po tym całym, po tej całej mapie, że mam wrażenie, że ja te taski bardzo szybko robię. I gdzie to jest? Tutaj to jest, dobra. Stajemy tu, naprowadzamy jednego. Zaraz będziemy musieli naprowadzić drugiego na samym dole i to jest dla mnie koniec tasków w tym momencie. Ja skończyłem taski, w tym momencie mogę się już tylko i wyłącznie bawić. Dobra, zgasili światło. Podejrzanie Jagieł się zatrzymał, gasząc światło, szczerze mówiąc. I wydaje mi się, że kurczę, tu coś może być. Nie halo, ale dobra. O kurczę, ile tu ludzi naprawia. Dobra, zostało naprawione, wszyscy sobie przeszkadzali. Ale dobra, mam to ogarnięte. Dobra, wychodzę tu i lecę na kamery. Na kamerach coś może zauważymy. Tutaj był Antek, dobra. Lecimy na kamery i zobaczmy, co my tutaj mamy. A więc tak, do security tu Antek chce wejść. Dobra, panienowy bieg z admina. Jagieł sobie leci tutaj przy kafeterii, wszedł do medbaya. Antek wchodzi tutaj. Dave minął się z Jagiem, dobra, okej. Okay. Palionowy tutaj do wchodzi. O kurde, co myśmy wykryli w tym momencie, co tu się stało? Paweł jest impostorem, widziałem go na kamerach, jak zabił perfidnie, to jest po prostu... Ach, a podejrzewałem, ale no. Ja nie wiem, wy jesteście w zmowie, to jest jakiś... Na kamerach, typowo na kamerach, wrzucił takiego killa, załadował, że głowa mała. No dobra, proszę bardzo. Ale szczerze, ja mogę powiedzieć, widziałem Tosta na kamerach chyba z Antkiem, ale nie jestem pewien, chyba z kimś tak, Tost gdzieś na kamerach. I faktycznie Tost no, walnął rurę po prostu do guzika, więc musiał coś zobaczyć, nie? No po prostu... Głosujcie na Pawła i się nie zastanawiajcie nawet, nie?
Wy macie jakąś dzisiaj zmowę na mnie, nie? Nie, ty jesteś impostorem takim perfidnym, jesteś kłamcą, że to jest głowa mała. Nie. Jak ją głosu? Dobra, dziękuję. Błagam, dobra, proszę. Ale wy jesteście... Proszę. To się nie da grać z wami. I tak? Łatwo. Dave cały czas biega za mną, bo mnie cały czas za mną biega. Ja nie wiem, nie? To nie ma sensu. Jak załatwiony, nie? Long, dobra, kurde. Lecimy z koksem, zobaczymy co nam się uda tutaj ugrać. Ciekawe czy ja teraz nie zwalę tej gierki jak najgorszy, prawda, śmietnik. Dobra, zobaczmy to, polećmy sobie tutaj, zróbmy sobie to. Raz, dwa, trzy i cztery, dobra, mamy to zrobione. Lecimy tutaj, musimy zrobić jeszcze stół, więc lecimy sobie do stołu zrobić. Jest tutaj trochę ludzi, więc trochę mi się tutaj nie opłaca tego robić. Dobra, jest Dave, jest ogromna ilość osób, już możemy zrobić killa, więc miło by było go zrobić. Dobra, robimy sobie paliwo. Dave jest, że tak powiem, nastawiony na mnie pozytywnie, bo, że tak powiem, no, minął mnie i nic mu nie zrobiłem. Lecimy na O2 zrobić sobie, prawda, tutaj alibi, że jestem, prawda, czysty i że nic złego nie robię. Dobra, mamy tutaj to. Dobra, naprawmy 5, 7. Okej, naprawili już, okej, świetnie. Dobra, Antek też, tu jest Dave, drugi raz go mijam, jestem czysty. Dobra, to jest świetna informacja. Dobra, lecimy sobie tutaj. Wejdźmy do Medbaya. W Medbayu nikogo nie ma. Dobra, lecimy sobie tu. Lecimy tu, w reaktorze ktoś jest? W reaktorze nikogo nie ma, dobra, okej. Dobra, tutaj... Kurczę, muszę kogoś zabić w końcu. Bo mi czas leci. Nieubłaganie. Dobra, no kurde, tutaj też nie mogę nic zrobić. Jesteśmy tu. Robimy sobie to, dobra. Świetnie, teraz idziemy tu zrobić to. Dave ciągle mnie kontroluje, chcę widzieć, czy na pewno robię to, co powinienem zrobić, dobra. Okej, pójdźmy sobie tutaj. Ciągle na Dave'ie robię sobie alibi, Nikogo nie zabiłem, naprawili to, okej, naprawili, świetnie. Lecimy wyżej. Dobra, kurczę, dalej nikogo nie zabiłem, nie jest to dobra informacja. Nie mam kogo zabić, ciągle wszyscy są w grupie. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba, bo jesteśmy w połowie tasków i to jest po prostu, no, niebezpieczne. Dobra, lecimy tu. Robimy sobie niby to. Dobra, zrobiliśmy. Tu ktoś był na kamerach, więc nie mogłem tutaj nic zrobić. Okej, lecimy tu. Jak oni zasuwają z tymi taskami? Ej, kurczę, no nie mam kogo zabić. No nie spotkałem nikogo, kogo by tutaj się dało. No patrzcie, znowu jest to w dwójkę. Dobra, tu nic nie ma. No i będą za mną biegać teraz, naprawdę? Jagieł, dlaczego ty to robisz? Będę musiał cię zlikwidować. No nie, no ile tu jest ludzi? No przecież nic nie zrobię, jako ten impostor. Dobra, gdzieś lecą. Tylko gdzie? Co tu się wyprawia? Dobra, ten tutaj robi coś, okej. Okej, lecimy tu. Dobra, to jest moja szansa. Nie, to nie jest moja szansa. Znowu ktoś tu za mną leci. No nie. Dobra, tak. Dobra, sprawdziliśmy sobie Dave'a. Na nim nie mogę go zabić. To jest moje alibi, główne moje alibi. Dobra, tu. Sprawdźmy to. Dobra. O, no dobrze. Gdzie było ciało? No, ale to nie powiem jeszcze, nie. Przede wszystkim najpierw chciałem się spytać, gdzie wszyscy byli, bo na przykład Dave'a wiem, był w Shieldsach, bo właśnie od niego odbiegałem. Nie byłem w Shieldsach. No to już gdzieś pobiegłeś, ale jak ostatni raz cię widziałem, to byłeś w Shieldsach, no to gdzie byłeś? Do Rejżu. No to biegłeś za mną w takim razie, no okej. Przede wszystkim, wydaje mi się, że Dave może być podejrzany, bo tak Nie, po prostu nie, ja minąłem Dave'a tyle razy, że Dave mógłby mnie zabić. Ja Tosta mogę tu powiedzieć, że jest legit chyba. No trochę sus, że zgłasza ciało, ale chyba jest spoko, ziomek. Ciało, dobra, powiem wam, gdzie jest ciało już w tym momencie. Ciało jest pod elektrykalem. Okej. No, czyli dobra, Czy ktoś coś widział, bo ja po prostu przyszedłem z zamazem ciała. Ja to nie jestem z tego względu, że to jest nie widział w Shieldsach. Nie byłbym w stanie tam dobiec nawet. Dobra, z bólem serca powiem, że miałem Dave'a obok komunikacji. Nie biegł Dave z tamtej strony. Z bólem serca, a normalnie tego nie zrobił, ale jestem dobrym kolegą. Tak, a ja powiem, że ja nie wiem. Ty się nie odzywa? A ja nie wiem, Paweł, czy ty tam nie biegłeś, nie?
Ej, no mijałem cię! Ej. Nie, Paweł chyba git. Mi się wydaje, że to może też być Jagieł, ale z ale tego ja względu... Ale ja stałem cały czas na kamerach, które się świeciły. Okay, dobra, a ty, Jagieł, bo mówiłeś coś, pytałeś się o dolny silnik. Kogo tam widziałeś? Dolny silnik, tak. I z tego, co ja kojarzę, patrząc, wyłaziliście Toast, Dave łaziliście cały czas razem, Paweł czasem z wami się mijał. Tak. Lolo tak. I Zeti chodzili osobno. Zeti. Ej, to jest Zeti i Lolo, to się śmierdzi. Jeden z nich może, to jest jeden z nich. Tak. Dla mnie to jest Lolo. A dla mnie Skip. Dobra, no, Skip. Ej, nie jest dobrze, kurde, nie mam czasu za bardzo, Nie mam czasu na robienie, na zabijanie. I widzicie, 20 sekund znowu tutaj na... Skip, ja wszystko zrobiłem. Nie umiem. Dobra, lecimy tam. Naprawić to. Musiałem to zrobić, bo muszę przedłużyć czas, żeby móc killa zrobić zaraz jakiegoś. Dobra, zobaczmy, kogo tu mamy. Tu ktoś naprawił? Naprawili, dobra. Czyli tam na górze nikt nie naprawia? Czy naprawił? Naprawili, dobra. Okej, okay, no to zrobili to. Ja w tym momencie muszę tutaj polecieć i wybić tutaj osobę, która tutaj przybiegła. Dobra. Zamknijmy medbaya. Okej, okay, jest git. Okej, okay, lecimy sobie tutaj. Jest Dave, na którym mam zrobione alibi, nie mogę go... Okej. Okay. Ekipa, teraz mnie posłuchajcie, bo mam takiego newsa, że was kopnie! Kopnie was kozioł! Dawaj! No, kto to? Byłem w adminie. Okej. Okay. No. Widziałem medbay security. Okej. Okay. Ktoś zrobił venta. Kto to taki? Po czym biegnę od storage'a do Lore Engine'a. Okej. Okay. Zobaczyłem Tosta. Ja biegnę też dalej, jestem pewien. Dalej i w medbay było ciało. Wyobraźcie sobie, kto to był. Czyli jest szansa, że to był Tost. 80% szansa Tosta i moje wyliczenia ciekawe. Muszą okay, być dobre. Okej, okay. A ja chcę tylko powiedzieć... Ja chcę tylko powiedzieć, że to mijałem teraz między storage'em a silcami. Faktycznie tamtędy druch tam. Prawda. Trochę to ścig, bo jak się tutaj mocno nie obronisz, to będę musiał. A co mam się obronić? Jestem daleko od miejsca zdarzenia w ogóle. No nie, z medbaya będę kafeterię i gitara się ma. Czekaj, z medbaya went gdzie? Gdzie ty powiedziałeś, Paweł? Z medbaya do security went i pobiegłeś na dół. No to do security, a ty mówisz, Dawid, do kafeterii. A, no nie wiem, no ja cię minąłem w storage'u i silce, no to co mogłeś być i z góry i z dołu w sumie, nie? Nie. Ja minąłem faktycznie Pawła przy elektrykalu jakoś mniej więcej to było. Okej, okay. Ale jaki to był związek ale... z sprawą? No ja nie wiem, nie wiem jak się mam obronić, no bo ja nie wiem, gdzie jest ciało nawet. Znaczy wiem, ale bo powiedzieliście, że medbay, ale... Ale patrzcie, z admina jest taka dokładnie sama droga jak z security do elektrykala, widzicie to? Weźcie sobie linijkę, linijką sobie policzcie. Co? Czekaj, jeszcze raz, skąd dokąd? Z admina do elektrykala i z security do elektrykala, jest praktycznie ta sama droga. No to chyba trochę inne to... A, bo no w sumie ta, no dobra, okej, okay, ale... No bardzo podobne, no. Ale no, co to ma w związku ze sprawą? Nie, z tym, że on z medbaya poszedł do security, no nie, a jak kurde, ja zobaczyłem, że był vent, jak zobaczyłem, że był vent z medbaya do security, to od razu pobiegłem. Prawie ta sama... A widziałeś venta? Widziałeś, jak vent otwiera i zamyka? Nie, widziałem na kamerach, że z medbaya nagle do security przeskoczył ziomek, a potem idę do medbaya sprawdzić. Jak na kamerach? I tam było ciało. Dobra, czy nam się ale na kamerach tego nie da się zobaczyć. Nie, w adminie to zobaczyłem sekund, na tym. Czy nam się opłaca wyrzucać Tosta teraz? No tak! Kurczę, ale co? Czemu tak? W poprzedniej rundzie wszyscy mnie czyszczą, Dawid, że chodzimy, ja mogłem zabić wszystkich wtedy. Nie. Ej, dobra, Yeti jest mega sus, nie? Mega. Sam jesteś ja sus! Ej, dobra, guzik, bo za mało czasu, guzik. Ale jest kurde lipa, nie? A żeby cię impostorze. O kurde, dobra, no jest ciekawie. Dobra, zróbmy tak. Dobra, i teraz tak, posłuchaj mnie. Wykluczamy tak, bo spadała ogromna lawina hejtu na Tosta, tak? Okej. Okay.
ale ja z Tostem w pierwszej rundzie faktycznie chodziłem, no i widziałem, jak ten bar na górze na lewo się faktycznie powiększa, jak on robił te questy. Zobaczcie, ile mamy tasków, już została nam totalnie resztka. Tak, 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 no tak, ogólnie ten, ale ja chcę tylko coś powiedzieć. Kto z was nie zrobił wszystkich tasków? No ja zrobiłem wszystkie. Ja zrobiłem wszystkie. No pytanie, czy Jantek i Jagie zrobili. Żagieł Jantek, zmartwychwstańcie! Zróbcie questy na tych duchach! Ja nie zrobiłem w ogóle questu, bo ja nie... No jak nie zrobiłeś? No zostały mi jeszcze dwa. Słucham? No w adminie właśnie teraz robiłem kartę, ale ona jest za trudna. Nie, ale ja nie rozumiem. Czemu wy nie chcecie, ale czemu wy nie chcecie wywalić Tosta? Ja byłem w poprzedniej rundzie, jak Palio zagłosował. Jak Palio zagłosował, byłem w poprzedniej rundzie z nim w adminie. Oni są w złowie. Jakie ty masz dowody, Yeti? Byłem z Palionem w adminie i z Lolo byłem w adminie. Ciebie cały czas widziałem, więc ty nie mogłeś zabić. Więc to musi być Tost. Co to czy my w ogóle? Reaktor się teraz odpalił, dobra, jak ja to mogę, wstał przez chwilę. Ja mogę tylko. Jestem przy stole, żeby kliknąć przycisk. Będąc szczery, mogę powiedzieć, że Tostu też, jak robił te questy i się ten bar napełniał, to tak sprytnie stał i czekał, aż ten bar się napełni, a dopiero potem szedł, więc mógł to tak sobie wymyślić, cwaniak. O, jaka to jest w ogóle przeklina. Ja bym nawet nie pomyślał, żeby coś takiego zrobić, nie? Mogę szczerze powiedzieć, że tak mogło być, bo zawsze miał takiego input laga 3 sekundy, że po tym, jak się bar wypełnił, to się chłop dopiero ruszał, nie? Tak bym się jeszcze chciał upewnić. Nawet bym o tym nie pomyślał, żeby takie rzeczy robić. Ale dziwi mnie to, Yeti, że ty jesteś tak pewny siebie tutaj też, nie? To jest mega Ale w poprzedniej rundzie też mówiłem, że to był on. Paweł widział w adminie, że ktoś poszedł z medbaya do security. I zanim on doszedł do tego medbaya, to mogło się tyle rzeczy na mapie zdarzyć, że ta osoba, która zeskoczyła do tego security, mogła pójść gdziekolwiek. Ale poszedłeś dołem do ekstrykami. Ej, dobra, a Antek i Jagiel są, bo jak tak, to niech zrobią questy i można po prostu tą grę skończyć w ten sposób. Ale ja będę robił questy. Ale łatwiej jest wyeliminować. Nie wytrzymam. Nie, jesteście mega sus, chłopaki. Nie mogę. Nie, coś tu nie gra. Questy wszyscy szybko. Kurde, ale jest lipa. Ale jest, kurde, kaszana. Dobra. Ten dzieciak Antek pewnie se obiad teraz grzeje na 100%. Dobra. Idźmy na reaktor. Dobra, Dave wycofał się. Dobra. Idziemy tu. Dobra, Yeti, ale jaja! Nie, proszę was, nie wieście mu, Okej. Jaki perfidny kill! Reaktor! Tost włączył reaktor i ja byłem na samej górze reaktora, klikałem rękę, Paweł poszedł na dół i widziałem, jak Tost akurat wbiega, gdy byłem już na samej górze. Proszę was, nie wieście mu. Ciekawe, a były w tej bajce smoki? Dobra, akurat ja szedłem za Tostem, no i może to być prawda, co mówi Yeti. Ale co? Czemu może ja wchodzę do reaktora, on perfidnie zabija w reaktorze tam, gdzie jest sabotaż zrobiony? Dobra, ale ja mam bardzo dobry argument na to, że nie jestem ja. W momencie, w którym Tost zabił Pawła, reaktor się wyłączył, bo ja byłem na samej górze, a Paweł na dole, więc jak ja mogłem zabić, skoro dwie osoby musiały kliknąć reaktor? Okej, dobra. Nie wiem, ja nie zauważyłem w ogóle, żeby się reaktor wyłączył. Wyłączył się akurat. A Yeti z tym może mieć rację z tego względu, że właśnie reaktor się włączył i po chwili był kill, nie? Report. Czyli tak jakby Paweł z Yeti przytrzymali, wlazłeś na dół. Ja na to nie zwróciłem uwagi, ja po prostu widziałem killa i po prostu go zgłosiłem. No ale to czemu tak późno? No bo wbiegłem od razu, to było na wejściu. Wchodzę na wejściu i od razu kliknę reporta, bo już miałem kursor na tym. Ale na wejściu wyłączył się reaktor. No to jest niemożliwe, bo się reaktor włączył. No nie wiem, ja nie zauważyłem, żeby się włączył reaktor. No moim zdaniem to jest Yeti, no kurde, widziałem, no. Nie wiem, ja mam mending w głowie, ale ja ufam Yetiemu. No nie, żartujecie. No ale to będzie tośnik. Dobra, no sprawdźmy to. Jak to był
mnie Tito! Że nawet, że przegraliśmy, no trudno, no brawo, brawo! Czemu wy mi nie wierzyliście, jak dawałem te kozak info? Głupisz, średny buconator! Wiedziałem to od samego początku! Ale to ty go, Dave, tak broniłeś, ja mówiłem całą historię. No bo, ale widzicie, jaki świniuch! Widzicie świniocha? Siedział i patrzał na góry, na lewo i patrzał, czy się ten pasek przesuwa. Świński człowiek. I jeszcze mówił, że to za taktyka, nie? Nie? To jest jaki tryhard! Jaki tryhard spocony, nie? Tryhard spocony. Normalna gra, panowie. Dobrze, że to zauważyłeś, nie? Chwała je temu, kurde. Kurczę, no ciekawa gra impostorem była. To ją powtórzmy. Kurde, to jest to, widzowie, ale jest, kurde, Kongo, nie? Dobra, lecimy tu, robimy kabelki. Pyk, pyk, pyk. Jest fajnie. Killa można zrobić bardzo szybko i trzeba to wykorzystać, że można zrobić bardzo szybko killa. Z tego powodu, że tu jest Jagiel. Dobra, zróbmy sobie kartę. Okej, okay, robimy sobie alibi na Jagiele. Robimy alibi na Jagiele, dobra, udało mi się zrobić kartę. Mógłbym go zabić, nie zabiłem. Wychodzę z admina, nie ma tam killa. Po mnie wychodzi Jagiel, idziemy sobie do elektrykala. Pyk, pyk, pyk. Robimy sobie tutaj to. Dobra, zróbmy sobie o dwa. Trzeba ich odciągnąć od tego jakoś. Więc lecimy w stronę tutaj tą na przykład. Okej. Okay. Na kamerach ktoś jest? Jest. Dobra, jest git. Dobra. Lecimy z koksem tu. I lecimy sobie do szilców zrobić kolejną rzecz. Tu schodzimy na dół. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Jest fajnie. Okej, jest ciało. Okej, ja mogę rzucić tylko swoje małe podejrzenie? Tak. Możesz. Tylko zacznę, tak, bo po prostu, nie? Paweł, powiedz mi, jakie questy zrobiłeś w tej gierce? Ty, czekaj, ja mam lepsze pytanie, czemu ty w ogóle żadnego taska nie zrobiłeś w tej grze? Dobra, słuchajcie, Paweł poszedł do kafeterii do liści, stał sekundę, nie zrobił tego questa, poszedł do weeposów, stał na wifce, nie zrobił tego questa, poszedł se na dół do shieldsów, poszedł do storage'a i do admina, stał zaś na karcie, też tego nie zrobił i nagle jest ciało, nie? Nie ma to znaczenia. Ciało nie ma to znaczenia? Nie jest w ogóle ciało w tych rejonach. Okej. Dobra, to ciekawe. Chciałbym wiedzieć wasze pozycje. W shieldcach jestem. Pomiędzy storage'em a adminem, no. A gdzie jest ciało? Ja w adminie. Dobra, ciało jest w security. Ja siedziałem całą gierkę na adminie i obserwowałem, kto co robi. Okay. No i sobie śledziłem pana Tosta. Aha. Ciekawe zarząd. Co się uśmiech pojawił, Tost? Ciekawy zabieg! Ej, Tostu, ciekawy zabieg! I poszedłem, wszyscy, wy byliście tak po prawej stronie mapy. Rozumiem? No tak, wszyscy praktycznie, no. Tak. To czekaj, to jest niemożliwe, ja myślę, że to Dave, bo tak już na mnie naskoczył. Bardzo prosty wniosek się nasuwa, bo ja siedziałem na adminku i patrzę, dwie osoby w security, kamery nie świecą. Od razu poleciałem, mijam Tosta, wchodzę do security. Ciało. I ciało leży, nie? Okej, okay. No ja powiem tak, ja minąłem Pawła. Ale gdzie ty ja mnie minąłeś? Lolo, Antka nie minąłem elektrykiem. Ja widziałem Antka, Antek był w adminie okay. Przecież z nami. Okej, okay. Dobra, no to jest na pewno Tost. No bo my wszyscy byliśmy na prawo. Wszyscy byliśmy. No nie wiem, co ja mam powiedzieć, no jestem w szlice. Znamiłeś no. Dobra, no to byliśmy na mnie. Albo Żagiel. To wtedy guzik i Jagiel. Kurde, Jagiel, jesteś zwolniony. Jak wykluczony w sekundę. Nie, no zniszczyłeś odcinek Tostowi, mógł być Tostorem dłużej.